dobry Państwu. Wykład Historia i alegoria Powstanie styczniowe w obrazach towarzyszy wystawie otwartej w Zamku Królewskim w Warszawie zatytułowanej Miłość i obowiązek Powstanie styczniowe 1863 roku. Powstanie styczniowe wygenerowało szeroki repertuar przedstawień odnoszących się zarówno do wypadków bitewnych w latach 63-64, jak i represji władz carskich na Polakach obejmujących aresztowania, egzekucje i przede wszystkim deportacje. Temat ten nurtował wielu polskich artystów od lat 60. aż po początek XX wieku, żeby przypomnieć wspaniałe obrazy Jacka Malczewskiego. Choć w tytule pojawia się opozycja, historia i alegoria, w istocie w wielu obrazach, które będę Państwu dzisiaj prezentować, a które można w dużej części podziwiać na wystawie Miłość i obowiązek, te dwa elementy będą się nieustannie przeplatać, albowiem obrazy ilustrujące wydarzenia o pozorach często takiej autentyczności, nierzadko w dyskretny sposób alegoryzowały wypadki mające miejsce w zaborze rosyjskim w czasie powstania. I na odwrót, te dzieła, które podniesione zostały do takiej uogólniającej alegorii, syntezy, często inspirowały się konkretnymi wydarzeniami na ulicach Warszawy. No, między innymi taki charakter mają kartony Artura Grottgera, który nie uczestniczył bezpośrednio w powstaniu styczniowym. Uczestnikiem powstania był natomiast Maksymilian Gierymski, od którego słynnego patrolu powstańczego rozpoczynam dzisiejszy wykład. Jednego z najpiękniejszych dzieł malarstwa polskiego drugiej połowy XIX wieku. Zarówno pod względem dokumentacji powstania, jak i nieprawdopodobnej poezji krajobrazu polskiego. Monotonnego, piaszczystego, trochę nijakiego, a jednak niezwykłego pod względem właśnie plastycznych rozwiązań, wirtuozerii artystycznej, którą cechuje się warsztat Maksymiliana Gierymskiego. Artysty, który, jak wiadomo, nie dożył 30 lat, ale który pozostawił wspaniałe ślady swojego talentu. Maksymilian jako 17-latek brał udział w powstaniu, walcząc w oddziałach najprawdopodobniej na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Jako uczeń gimnazjum politechnicznego w Puławach, razem zresztą z zaprzyjaźnionym malarzem, późniejszym bratem Albertem Chmielowskim, w późniejszym okresie malarzem, z którym łączyły go więzy przyjaźni jeszcze w czasie studiów w Monachium. Zaczynam od tego obrazu, bo właśnie to dzieło, jak się wydaje, chwyta taką powszednią prawdę o powstaniu, o źle przygotowanych pod względem uzbrojenia polskich zapaleńców, partyzantów, niezwykle żarliwie broniących prawa Polski do wolności. To Maksymilian na przełomie lat 60. i 70. wprowadził taki typ naturalistycznego krajobrazu, naturalistycznie potraktowanego w niewielkich formatach, ale właśnie przejmującego pod względem prawdy, autentyczności, zarazem pewnego rodzaju poezji tej swojskiej, rodzinnej scenerii. W tym wypadku, pomimo tej prostoty kompozycji, wyczuwalny jest jednak niepokój, groza, która wiąże się z nadciągającymi oddziałami wojska rosyjskiego.
Dzieło to malowane było przez malarza w 1873 roku, właściwie na przełomie 72 i 3. I w tymże roku uzyskało medal na wystawie powszechnej w Wiedniu, co jest świadectwem wysokiego międzynarodowego uznania polskiego artysty. To można powiedzieć taka esencja, kwintesencja wydarzeń, które rozgrywały się na ziemiach polskich w 63 i 64 roku, a które wspomina malarz w swojej monachijskiej pracy. I jako przeciwstawienie tej kameralnej, wyciszonej, intymnej scenografii powstania alegoryczna formuła Jana Matejki, którego Polonia czy Zakuwana Polska, bo także tak tytułowane jest to dzieło, stanowi taki kontrapunkt dla obrazu Maksymiliana Gierymskiego. Formuła alegoryczna ucieleśnieniem Polski jest tu bowiem kobieta ubrana w żałobny strój w centrum kompozycji, której ręce zakuwane są w kajdany. Obraz, który wypełnia moralne cele wielkiego malarstwa historycznego, który stanowi swoisty rebus, podobnie jak wielkie obrazy Gustava Courbeta pokazywane w latach 50. we Francji. W scenie tej wytworzył Matejko, można powiedzieć, taką ikonę Polski jako męczennicy, jako żałobnicy, upokorzonej, ale zarazem o dumnym obliczu. Polski otoczonej personifikacjami Litwy i Rusi, a więc tymi narodami, które współtworzyły Rzeczpospolitą obojga narodów. Polski zarazem znieważonej przez rosyjskich żołnierzy, w których twarzach dopatrywano się konkretnych postaci gubernatora, generała Murawiewa czy Fiodora Berga, namiestnika. Obok Polonii grupa zrezygnowanych więźniów to ci, którzy oczekują na deportację, na więzienie. Co istotne, przedstawiona scena rozgrywa się we wnętrzu kościelnym, a więc Matejko nawiązuje tutaj do profanacji kościołów, do jakich dochodziło przez wojska rosyjskie w latach 60., no przede wszystkim w Warszawie, już na początku tej dekady, w czasie rozruchów i manifestacji patriotycznych, o których jeszcze za chwilę będę opowiadać. Dowodem tego świętokradztwa, tego znieważenia także Kościoła, z którym możemy w pewnym sensie utożsamiać także Polskę, jest ten bagnet rosyjskiego żołnierza skierowany w stronę krucyfiksu. W pewnym sensie Matejko nawiązuje tutaj do takiej mesjanistycznej koncepcji polskiego narodu jako niewinnej ofiary, w której cierpieniu upatrywać można przyszłego odkupienia i zmartwychwstania, zgodnie z wykładnią, z doktryną Adama Mickiewicza wyłożoną w 1832 roku w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego. Matejko, który wyjątkowo podjął w tym obrazie tematykę współczesną, miał już wówczas na swoim koncie jako młody, dwudziestokilkuletni malarz Stańczyka czy Kazanie skargi, właśnie pod wpływem wieści napływających z zaboru rosyjskiego
podjął się tego aktualnego, doraźnego tematu, który przecież był jednym z najważniejszych wydarzeń dla całego tego pokolenia. Właśnie dlatego, że powstanie styczniowe okazało się taką generacyjną traumą, tak silnie utrwaliło się w malarstwie polskim, w rysunku, grafice i fotografii. Ja dzisiaj będę Państwu pokazywać przede wszystkim przykłady malarskie, plastyczne przykłady, ale pamiętajmy, że równie szerokim echem odbiły się te wydarzenia w ilustracji prasowej, nie tylko zresztą w Polsce, bo z polskimi powstańcami, ze sprawą polską sympatyzowała także europejska opinia publiczna. W wielu czasopismach zagranicznych, takich jak Le Monde Illustré, L'Illustration, Illustrierte Zeitung albo The Illustrated London News, ukazywały się ilustrowane artykuły poświęcone właśnie powstaniu styczniowemu, a na łamach satyrycznego czasopisma Charivari publikowano także antyrosyjskie, antycarskie karykatury. Tak więc tego rodzaju tematy wypływały także na europejską scenę artystyczną. Jednakże Matejko, który już w tym czasie odnosił pierwsze sukcesy, nie dokończył swojego dzieła. Być może wpływ na to właśnie miało to fatalistyczne przesłanie obrazu, no a wreszcie klęska powstania, które jakby boleśnie przeżyło wielu współczesnych. I jeszcze na sam początek w tej uwerturze taki skrajny przykład dość już konwencjonalnej alegorii, konwencjonalnej i sentymentalnej w dziele Jana Styki, w takiej poetyce En Grisaille, scena alegoryczna Śmierć powstańca, w której pojawia się no, szereg, można powiedzieć, już emblematów związanych z powstaniem, jak kajdany, jak otwarta rana na piersi umierającego powstańca, złamana szabla i wreszcie Chrystus w koronie cierniowej, który stanowi tę właśnie zapowiedź tutaj odkupienia, zmartwychwstania, odrodzenia narodowego. Zanim doszło do tej eksplozji tematyki powstańczej, bardzo ważnym etapem przygotowującym do rozkwitu całego nurtu malarstwa o charakterze historyczno-rodzajowym poświęconego powstaniu styczniowemu, doszło na początku lat 60. do ważnych wydarzeń na ulicach Warszawy, które odcisnęły się w ówczesnej twórczości tak fotografów, jak artystów. Pozwalam sobie tutaj przywołać zarówno Karola Bejera, jak i cykl rysunków słynnych kartonów Artura Grottgera z 1861 roku, zatytułowanych Warszawa 1, choć są to wydarzenia no, o kilka lat wcześniejsze niż powstanie styczniowe, ponieważ one przygotowały taki grunt pod pewne strategie narracyjne, pod pewne plastyczne rozwiązania, które podejmowane będą także w twórczości kolejnych dekad. Wspomniany tutaj Karol Bejer należy do tej pierwszej generacji znakomitych fotografików,
mających ogromne zasługi na polu rozkwitu tego medium. I to nie tylko w dziedzinie dokumentacji, ale także w dziedzinie czysto artystycznej. Nierzadko zresztą trudno te dwa cele ówczesnej fotografii oddzielić. To właśnie Beyer, narażając się władzom carskim, łamiąc obowiązujące zakazy, rejestrował obiektywem swojego aparatu wydarzenia rozgrywające się właśnie w początkach lat 60. w Warszawie. Tłumne manifestacje religijne i patriotyczne, bo nierzadko te religijne święta, nabożeństwa, jubileusze, tutaj widzą Państwo procesję w Święto Bożego Ciała, przybierały patriotyczny, niepodległościowy, narodowo-wyzwoleńczy charakter. Takim impulsem był chociażby pogrzeb generałowej Katarzyny Sowińskiej, wdowy po słynnym bohaterze, jeszcze w roku 1860. Namioty wystawione przez władze rosyjskie na ulicach Warszawy. Tutaj widzą Państwo scenerię Placu Zamkowego, budzące grozę siły okupanta. Czy wreszcie jubileusz bitwy pod Olszynką Grochowską, świętowany 25 lutego, który wywołał tłumy na ulice Warszawy, wskutek czego doszło do aresztowań. Właśnie w obronie tych aresztantów 27 lutego z inicjatywy studentów Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Medyko-Chirurgicznej doszło znowu do zbiorowych wystąpień w Warszawie, które zostały krwawo, brutalnie spacyfikowane przez władze rosyjskie. Oddziały rosyjskie dokonały ostrzału manifestantów, w wyniku czego śmierć poniosło 5 obywateli. Wśród nich młody uczeń gimnazjum realnego, czeladnik krawiecki, robotnik i 2 ziemian. I to właśnie Karol Beyer wizerunki tych zmarłych utrwalił w swoich fotografiach, potem połączonych w rodzaj takiego podniosłego tableau, które upowszechnione zostało we wszystkich zaborach i które zdecydowanie przekroczyło wymiar prostego dokumentu. Zwłaszcza, że w ikonografii wielu tych kolejnych jakby rozwiązań tableau pojawiają się także emblematy religijne. Taki religijny charakter przybrało także czczenie ofiar wystawionych najpierw w hotelu europejskim, których trumny przyodziane zostały w czarne kiry, w korony cierniowe, za których nabożeństwo żałobne odprawione zostało na początku marca, zanim zwłoki złożono w zbiorowej mogile. Każde z takich wydarzeń stawało się zapalnikiem zbiorowego manifestowania uczuć patriotycznych. Pokazuję tutaj Państwu to niezwykłe tableau określane mianem właśnie 5 poległych, którzy wystylizowani zostali na męczenników, niemalże na ciało zamęczonego Chrystusa, co znowu staje się taką subtelną aluzją do ofiary Polski, mesjanistycznego,
niemalże mistycznego wymiaru tejże ofiary. Co istotne, te przypadkowe ofiary stawały się także personifikacją całego narodu. I ta właśnie kwestia stanowić będzie taką zdecydowaną nowość w tej plastycznej ikonosferze powstania styczniowego, które zrywa z romantycznymi wyobrażeniami takiej właśnie jednostkowej, heroicznej walki bohatera, czyniąc tym bohaterem cały naród. Ten bohater to już nie znana postać, ale bardzo często anonimowy przedstawiciel albo polska rodzina, jak w cyklach Artura Grottgera. To właśnie Artur Grottger w najsilniejszy sposób ukształtował wizję powstania styczniowego, choć posługiwał się przede wszystkim techniką rysunkową. W obrazach także utrwalał wydarzenia związane z powstaniem styczniowym, ale to słynne kartony powielane w technikach graficznych i fotograficznych oraz łączonych, tak jak heliograwiura, przyniosły mu sławę w Polsce i za granicą. Choć przedstawiał wypadki przede wszystkim bolesne dla polskich odbiorców, to jednak swoje cykle rysunkowe, słynne kartony prezentował za granicą. Tak było chociażby z tym najsłynniejszym, odnoszącym się bezpośrednio do powstania styczniowego cyklem Polonia, zakupionym przez węgierskiego arystokratę Janosza Palfiego, co tłumaczy dzisiejszą obecność tego cyklu w zbiorach Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie. Dodam, że cały ten cykl można podziwiać na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie. Warto zetknąć się bezpośrednio z tymi dziełami. Ale już w 1861 roku podjął Grottger problematykę wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie, głęboko przejęty tymi wypadkami. Już w tym pierwszym cyklu pojawiają się pewne rozwiązania, które zdecydują o popularności jego cykli, bo to właśnie Artur Grottger stworzył taki plastyczny, wizualny odpowiednik wielkiej literatury romantycznej, sam jeszcze głęboko osadzony w romantycznej uczuciowości. Tyle, że właśnie w miejsce Konradów czy Kordianów bohaterem swoich cykli utworzył cały naród, postulując, że zresztą w taki programowy sposób ideę solidaryzmu narodowego, co wyraża między innymi pokazywany tu karton Chłop Polski i Szlachta, którego przesłaniem jest właśnie potrzeba ponadstanowej jedności, także ponadreligijnej, bo co ważne, w kartonach występują także ramię w ramię z przedstawicielami polskiego ziemiaństwa, polskich duchownych, Żydzi, rabini. Warto tutaj dodać, że analogicznie do decyzji o zamknięciu sprofanowanych kościołów zamknięto także synagogi warszawskie w 1861 roku.
Pokazywana tutaj pierwsza ofiara z cyklu Warszawa 1 to najprawdopodobniej bezpośrednie nawiązanie do wydarzeń, które miały miejsce 27 lutego 1861 roku, kiedy to doszło do rozlewu krwi na ulicach Warszawy w trakcie manifestacji. A jednak nie można sprowadzać cykli Grottgera do takiej prostej rejestracji wydarzeń czy do dokumentu, zwłaszcza, że jak podkreślam, on sam jedynie w sposób pośredni znał te wydarzenia, choć w 1963 roku zamierzał przystąpić do powstania styczniowego, to ostatecznie także ze względu na stan zdrowia nakłoniony został przez przyjaciół, aby zrezygnować z tego pomysłu i przysłużyć się sprawie w plastyczny sposób. Już w tych pierwszych rozwiązaniach widzą Państwo pewne chwyty kompozycyjne, plastyczne, które nadają cyklom Grottgera, jego kartonom, taki właśnie walor sztuki niezwykle komunikatywnej w przesłaniu politycznych, ale też społecznych i moralnych treści. Po pierwsze, czarno-biały charakter tych przedstawień, świadomie zastosowana technika rysunkowa, co z pewnością wynika także z praktyki Grottgera jako ilustratora działającego na tym rynku ilustracji prasowej w Wiedniu, bo był to artysta wykształcony nie tylko w Krakowie, ale również w Wiedniu i wiele zawdzięczał wiedeńskiemu Biedermajerowi, późnemu romantyzmowi w swoich pomysłach malarskich i rysunkowych. To właśnie Grottger nadał swoim bohaterom wielki ładunek emocji, swoisty patos, wyraziste postawy. W żarliwy sposób opowiada się artysta po stronie ofiar, wśród których znajdują się także kobiety i dzieci. Tutaj mają Państwo przykład wdowy z cyklu Warszawa 1. To właśnie Artur Grottger skodyfikował pewne typy postaci, które potem przejdą do słownika wielu artystów polskich. To właśnie święta polska matrona, dziewica, wdowa, która dźwiga brzemię wydarzeń historycznych jako samotna matka, nierzadko także konspiratorka, bo przecież ostatnie badania odsłoniły także szeroki udział kobiet w powstaniu, to w różnych sferach tego powstania. W obrazie na przykład Józefa Chełmońskiego przedstawiającym epizod powstańczy, który także w Zamku Królewskim można oglądać. No, wśród rekrutów powstania jest także kobieta, ale to była również działalność charytatywna, społeczna, edukacyjna, przenoszenie broni, pomoc rannym powstańcom, a więc całe to zaplecze powstania obsługiwały kobiety, które no przede wszystkim były także matkami i żonami, siostrami powstańców. Co charakterystyczne dla Grottgera, to monumentalizacja postaci. Często w kompozycjach przedstawionych jest zaledwie kilka sylwetek ludzkich. Nie są to zatem przedstawienia tłumnych manifestacji uwiecznionych w kadrach Karola Bejera, czy też w obrazach odnoszących się do wypadków 1861 roku Henryka Pilatiego, czy Aleksandra Lessera, autora no, między innymi Pogrzebu pięciu poległych, czy manifestacji na rynku Starego Miasta
Warszawie. Grotger celowo kondensuje wyraz, używa takiego właśnie lapidarnego języka, żeby lepiej wydobyć emocje, żeby pokazać te indywidualne postawy swoich anonimowych bohaterów, bo jak mówiłam, to reprezentanci całego narodu. Wyjątkowy, bo alegoryczny charakter ma karta tytułowa otwierająca cykl Polonia z 1863 roku. Cykl, który był prezentowany przez artystę w wiedeńskim Kunstvereinie, a w którym występuje personifikacja właśnie owej żałobnej Polski na ruinach. To odniesienie do stanu nie tylko powstania, ale Polski otoczonej trzema figurami alegorycznymi, które niekiedy także identyfikowane są właśnie jako postaci narodów współtworzących Rzeczpospolitą obojga narodów. Ten alegoryczny charakter zresztą został tutaj wydobyty poprzez wprowadzenie napisu Polonia. Kartony Grotgera charakteryzują się takim łukowym, arkadowym zamknięciem, w czym możemy także widzieć taką próbę nadania religijnego charakteru tym wyobrażeniom. Notabene artysta bezpośrednio inspirował się dokonaniami już wspomnianych artystów austriackich, ale także niemieckich w duchu religijnego malarstwa niemieckiego nazarenizmu. Z austriackim Biedermeierem łączy go także taka potrzeba podkreślenia realistycznego detalu, zwłaszcza gdy sceny rozgrywają się we wnętrzach ziemiańskich domów, znakomicie scharakteryzowanych, które pokazują także styl życia, poziom życia czy religijność jej mieszkańców. Cykl Polonia odsłania w kolejnych kartonach etapy powstania, różne postawy uczestników tego powstania, nie tylko właśnie walczących, ale także ich rodzin bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w powstanie. W kartonie Branka widzimy jeden z głównych, można powiedzieć, impulsów, które doprowadziły do wybuchu powstania, czyli rosyjski ukaz o natychmiastowym poborze polskich rekrutów do wojska, co jakby zmusiło wielu mężczyzn do ucieczki, do formowania właśnie oddziałów i ostatecznie przedwczesnej decyzji o wybuchu powstania. Tu widzimy ten dramat powołania do rosyjskiego wojska z perspektywy rodziny rozpaczającej kobiety. Widzowie mogli identyfikować się w prosty sposób z emocjami przedstawionych bohaterów. Grotger nie oczekiwał od nich szczególnego przygotowania, a swoje sceny dramatyzował, nadawał im charakter takiej właśnie podniesionej ekspresji czy patosu poprzez sugestywne, dramatyczne gesty, zróżnicowanie emocji, światłocień, czy wreszcie drobne elementy o znaczeniu symboliczno-alegorycznym, jak chociażby w przedstawionym tu kartonie krucyfiks odnoszący się do religijności
religijności Polaków. Są i przedstawienia o takim heroicznym niemalże wyrazie jak kucie kos, dla którego ramą w europejskiej sztuce stają się, ramą ikonograficzną stają się przedstawienia kuźni Wulkana, w której Hefajstos, Wulkan, przygotowuje zbroje dla wielkich bohaterów jak Achilles czy Eneasz. Tutaj jednak chodzi o kucie tych prostych narzędzi walki dla polskich partyzantów, z czego zresztą powstańcy od czasów insurekcji kościuszkowskiej słynęli, ale w czym można upatrywać także takiego zaczynu klęski tego powstania, którego uczestnicy byli źle uzbrojeni i nie mieli szans w zderzeniu z wielką militarną machiną Imperium Rosyjskiego. To zarzewie klęski można wyczytać także w kartonie Bitwa, gdzie grupka stłoczonych powstańców w lesie próbuje odpierać atak oddziałów rosyjskich. Tutaj także, co istotne, wśród uczestników tego wydarzenia w centrum ze sztandarem przedstawiony jest chłop z długimi włosami, co znowu odnosi się do tego postulatu współdziałania ponadklasowego w imię wspólnej niepodległości. To właśnie wtedy, w drugiej połowie XIX wieku, ta świadomość narodowa i takie nowoczesne rozumienie narodu, nieograniczonego już tylko do tej warstwy szlachecko-ziemiańskiej, coraz bardziej się rozwija. W Żałobnych wieściach obserwujemy ten właśnie typ polskiej kobiety, szlachetnej, odzianej często już w czerni, czyli żałobę narodową, którą ogłoszono już na początku lat 60. i która stała się przejawem właśnie manifestacji uczuć patriotycznych. Ciemny strój, często tylko z drobnymi białymi dodatkami w postaci mankietów czy kołnierzyka, skromna biżuteria, często z takich nieszlachetnych materiałów, z emblematami narodowymi lub religijnymi, które miały właśnie przypominać o tym bolesnym doświadczeniu, narodowym. Scenerią wielu przedstawień w cyklu Polonia staje się jednak ziemiański dwór, bo to w tych jakby sferach przede wszystkim ta idea walki się rozwija. Jak wiadomo, uczestnikami powstania była często młodzież, nawet gimnazjaliści, studenci i także ich represje po upadku powstania ze strony władz carskich dotknęły. Ziemiańskie dwory udzielały także pomocy zbiegłym i rannym powstańcom, choć groziły za to surowe kary, egzekucja mienia czy właśnie deportacji. Tutaj znowu widzimy w planszy obronna dworu w pięknie urządzonym zarówno obrazami, jak i elementami rzemiosła artystycznego ziemiańskim dworze
pogrążoną w rozpaczy i rezygnacji rodzinę, zazwyczaj w postaciach starców, przedstawicieli tego starszego pokolenia dopatrujemy się uczestników poprzednich powstań, zarazem poprzednich klęsk, przede wszystkim powstania listopadowego. Takim znakiem powstania staje się konfederatka, słynna rogatywka, która z upodobaniem noszona była przez patriotycznie usposobioną młodzież, a która w charakterze symbolu narodowego zaczęła występować już w zasadzie od czasów Konfederacji Barskiej. Grotger zdolny był wykreować język niezwykle emocjonalny, zarazem prosty, komunikatywny właśnie, co nadało jego cyklom walor sztuki masowej. Ale nie byłoby to możliwe bez pośrednictwa reprodukcji. I sam artysta musiał być tego świadom. Niektórzy nawet formułują hipotezę, że od początku zakładał takie właśnie cyrkulowanie kartonów w postaci fotograficznych reprodukcji. Skoro już w trakcie pracy nad cyklem Polonia, co zajęło mu w 1963 roku 8 miesięcy, korespondował z przedstawicielami firmy wiedeńskiej firmy fotograficznej Mitke und Wawra, która ostatecznie wykupiła prawa do reprodukcji całego cyklu nad wydaniem albumu poświęconego Polonii. Te plansze cyrkulowały zarówno w postaci pocztówek, jak i luksusowych albumów, stając się takim właśnie podręcznikiem, wizualnym podręcznikiem patriotycznego wychowania. Zarazem to właśnie Grotger dał, można powiedzieć, początek całemu nurtowi martyrologii polskiej w sztuce drugiej połowy XIX wieku. Sztuki, która odnosi się do wydarzeń aktualnych, współczesnych, doraźnych, ale która ma ambicje malarstwa historycznego, która w tym wymiarze właśnie moralnym, wychowawczym, kształtowania postaw rości sobie pretensje do sztuki wielkiej, sztuki władającej wyobraźnią Polaków. Z tego repertuaru form Grotgera czerpać będą, jak Państwo widzieli przed chwilą, zarówno Jan Matejko w swojej Polonii, jak i Jacek Malczewski. Mówi się wręcz, że plastyczna twórczość Grotgera w największym stopniu obok literatury wielkich wieszczów, przede wszystkim słowackiego, zainspirowała cały cykl sybirski Jacka Malczewskiego. Mamy tu zatem do czynienia z niezwykle ważnym artystą, który, jak to ujął celnie Mariusz Bryl, dotyka najgłębszych pokładów narodowej psyche. Ta wojenna wyobraźnia powróci jeszcze zarówno w cyklu Lituania, którego dzisiaj nie pokazuję, jak i przywołanym tutaj tylko jednym kartonem cyklu Wojna, gdzie można powiedzieć Grotger uogólnił w jeszcze większym stopniu
wydarzenia 1963 roku, nadając im właśnie charakter takiego uniwersalnego, antywojennego przesłania, odwołując się także do wyobraźni Dantego i jego wędrówki przez piekło, no i w aluzyjny sposób sięgając także do różnych innych, zwłaszcza graficznych cykli opisujących okropności wojny. I tym samym chcę powiedzieć, że ten twórca narodowego imaginarium świetnie porusza się także w kręgu europejskich inspiracji, a poprzez plastyczną moc swoich kartonów docierał także do międzynarodowego odbiorcy, prezentując swoje cykle w Wiedniu czy Londynie. I na koniec jeszcze tej refleksji o Grottgerze przykłady malarskich nawiązań do wypadków powstańczych, to między innymi rodzaj dyptyku Pożegnanie i Powitanie powstańca, notabene podobne pary obrazów odnajdą Państwo w wiedeńskim Biedermajerze, tyle że w odniesieniu do ochotników uczestniczących w tak zwanej właśnie wojnie ojczyźnianej przeciwko Napoleonowi w 1813 roku. Często są to właśnie przedstawienia niewielu postaci o bardzo jakby czytelnej narracji, o takim skupieniu właśnie emocji najbliższych osób. Tutaj to, że jest to powstańczy charakter, sugeruje zarówno strój mężczyzny, konfederatka, jak i ten biało-czerwony kotylion przypinany w odzianą w żałobę narodową młodą kobietę. W ogrodzie saskim, czy w saskim ogrodzie Grottgera, to dzieło, które zwyczajowo było interpretowane jako przykład spotkania kilku pokoleń powstańców, od tego najstarszego, który staje się reprezentantem jeszcze powstania listopadowego, ale w ostatnich badaniach wykazano, że mundur tego inwalidy na pierwszym planie to mundur rosyjski, co raczej pozwala nam widzieć w tym epizodzie taką konfrontację dwóch stron na ulicach Warszawy. Mówiąc o żałobie narodowej, o której zresztą w katalogu wystawy Miłość i Obowiązek obszernie pisała Anna Straszewska, warto dodać, że także w tym zakresie, nie tylko w tych historyczno-rodzajowych przedstawieniach, ale także w wielu portretach, ten element czarnego, ponurego stroju, w którym prezentują się polskie ziemianki, bo to przede wszystkim kobiety demonstrowały tę żałobę, mężczyźni ewentualnie poprzez czarną opaskę na kapeluszach lub też no, patriotyczny element staropolskiego stroju jak żupan. Tutaj prezentuję Państwu no, wyjątkowy obraz Józefa Zimlera, którego portret Julii Bock można także w Zamku Królewskim podziwiać. Tym razem to żona artysty, która
jak wiemy, dzięki zdjęciom rentgenowskim, początkowo miała mieć zupełnie inny charakter, antykizowany, w zupełnie innym nastroju, kolorycie, ale ostatecznie Zimmler pod wpływem wydarzeń przemalował swój obraz, nadając mu właśnie taki charakter smutku, grozy nadciągającej klęski powstania, co widać także w tym dramatycznym krajobrazie w tle. Dramat powstania można było wyobrazić nie tylko w tym późno romantycznym i patetycznym języku Grottgera, i dokonał tego właśnie w największym stopniu Maksymilian Gierymski, ale także krąg innych monachijskich malarzy zaprzyjaźnionych w Monachium, jak Antoni Piotrowski, jak Józef Chełmoński, jak Stanisław Witkiewicz. Co ciekawe, ta tematyka powstańcza pojawia się często dekadę, czy nawet dwie dekady później, także po wyjeździe artystów z Monachium, na przykład w Paryżu Chełmoński i Piotrowski malują te sceny, co świadczy o tym, że tematyka powstańcza nie była wcale adresowana wyłącznie do polskiego odbiorcy, że stawała się także takim obszarem poszukiwania nowoczesnych rozwiązań plastycznych w duchu realizmu i naturalizmu. Powstaniec Maksymiliana Gierymskiego, jeden z pierwszych obrazów tej sekwencji właśnie powstańczej tematyki, choć skromny zarówno pod względem kompozycji, jak i rozmiarów, naładowany jest tym dramatem osamotnienia, pustki, z którą mierzyć się musiały samotne oddziały polskich powstańców. Tutaj mamy do czynienia zapewne z jakimś zwiadowcą albo kurierem. To właśnie Gierymski zapoczątkowuje cały taki nurt przedstawień zwiadów, czatów, biwaków, pokazując tę codzienną, powszednią stronę powstania, odheroizowaną, odpatetyzowaną, ale zarazem, jak mówiłam na początku, niezwykle piękną i niemalże metaforyczną w przesłaniu klęski powstania. Niekiedy twórcy, jak w pokazywanym tutaj obrazie Aleksandra Kotsisa, no wprost odwoływali się do ikonografii religijnej, przywołując sceny męczeńskiej śmierci ciała Chrystusa, sięgając właśnie do tego utrwalonego w kulturze polskiej za sprawą literatury, poezji i na koniec także sztuk wizualnych, toposu cierpiącej Polski, której ucieleśnieniem stają się bezimienni powstańcy. Stanisław Witkiewicz, jego Ranny powstaniec, to także taka proza powstańczego życia. Błoto, bieda, nijakość, ale zarazem no, społeczne zaangażowanie. Antoni Piotrowski z kolei w swoim epizodzie z powstania nadaje temu wydarzeniu taki no, niemalże awanturniczy, romantyczno przygodowy charakter, co sprawia, że można tę scenę było oglądać także bez, czy może inaczej, jako po prostu przedstawienie o takim charakterze
charakterze rodzajowym. Co ciekawe, w wielu tych obrazach monachijskich artystów, także wczesnej twórczości Jacka Malczewskiego, uderza szary, mówiąc kolokwialnie, bury charakter tych przedstawień, który może się odnosić już to do okoliczności wybuchu i klęski powstania taką zimową porą, ale który nosi także ślady pewnej konwencji obowiązującej w malarstwie monachijskim drugiej połowy XIX wieku. Do reprezentantów tego środowiska, tej kolonii artystów polskich należy także Władysław Malecki, którego Patrol powstańczy państwu prezentuje. To właśnie sceny czatów, często takich zwiadów, niepokoju, oczekiwania na nadejście oddziałów rosyjskich, co zaprezentował w słynnym Patrolu także Maksymilian Gierymski. Zupełnie inaczej rozwiązał tematykę powstańczą Józef Brandt w scenie zatytułowanej Alarm Potyczka, a która interpretowana jest jako epizod powstańczy ze względu na takie niejednorodne umundurowanie przedstawionych postaci, co charakterystyczne dla powstania styczniowego, ale Brandta interesował właśnie nie tyle indywidualny wymiar cierpienia, co tumult walki, brawura, ruch, dynamika, a był to przecież artysta, który słynął ze skomplikowanych skrótów, z umiejętności obserwacji ruchu zwierząt i koni przedstawianych w skomplikowanych układach kompozycyjnych. Jacek Malczewski to ten artysta, który wywodząc się ze szkoły Jana Matejki w taki wyrazisty sposób zdołał przeciwstawić się autorytetowi swojego mistrza i autorytetowi tej wielkiej szlacheckiej wizji, szlachecko-monarchicznej wizji historii, i który przez kilka dekad, od połowy lat 70. aż po początek XX wieku, eksplorował temat powstania, który osobiście zresztą go dotyczył. Jako 9-letni chłopiec był świadkiem powstania, co utrwalił zresztą dużo później w obrazie Moje życie, którego centralna kwatera tego tryptyku znajduje się także obecnie w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie Jacek, młodzieniec, obserwuje scenę przygotowania napoju dla zapewne niechcianego oddziału wojska rosyjskiego wizytującego dwór w Wielgiem, gdzie Malczewski spędził przecież dzieciństwo. Malczewski w całym cyklu sybirskim, jak się określa, ogromny zbiór obrazów pokazujących represje powstańcze, zsyłki, życie codzienne polskich zesłańców na Syberii, jak w słynnym obrazie Niedziela w kopalni, jak w etapach, to z kolei określenie miejsca aresztu, przymusowego postoju na drodze na Syberię polskich zesłańców, która to droga trwała od kilku do kilkunastu miesięcy, a skazańcom towarzyszyły często ich rodziny. Skazańcom, którzy wędrowali w tych pochodach często ze zwykłymi kryminalistami.
To Jacek Malczewski wreszcie odchodzi od tego kolorytu Matejki, o czym sam wspomina w rozmowie w latach 20., od tego kolorytu Matejki intensywnego, bogatego w odcienie, a nierzadko także w dysonanse, sięgając po formułę malarstwa wyciszonego, zgaszonego, operującego właśnie taką ponurą, ciemną gamą, symbolicznie odnoszącego się do tego stanu letargu i odrętwienia, w jakim znalazło się po klęsce powstania polskie społeczeństwo. Klęsce powstania, które no, także zetknęło się, czy doczekało się takiego gorzkiego rozrachunku w kręgach krakowskiej szkoły historycznej. Jacek Malczewski rezygnuje z tych wielkich emocji, które były udziałem bohaterów kartonów Grottgera. Jego powstańcy, nierzadko przedstawiciele tak kręgów ziemiańskich, jak mieszczańskich, studenci, gimnazjaliści, co widać w tym obrazie, aresztanci, pogrążeni są w takim dziwnym śnie, w melancholii, o której Słowacki mówił w Angelim. Są dwa rodzaje melancholii. Jedna jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem topiących się. Niewątpliwie jednak Grottger ukształtował jakby sposób rozumienia tej ofiary powstania jako zbiorowego dzieła narodu. Drugim ważnym źródłem inspiracji jest wspomniany Juliusz Słowacki i poemat pisany stylizowaną na Biblię prozą Angeli z lat 30., który odnosi się do losów polskich zesłańców na Syberii, przypominającej scenografię piekła na ziemi, tego białego, ośnieżonego piekła. No właśnie, w polskiej tradycji ikonograficznej często bezkresne śniegi to taka subtelna metafora losów polskich zesłańców. Malczewski, podobnie jak Grottger, często używa takich ciasnych kadrów, dających wrażenie zdawkowego, niemalże przypadkowego ujęcia, jakby pochwyconego fotograficznym obiektywem. Ale jest to świadoma strategia malarska. Budowanie poprzez język plastyczny takiej fikcji fotoreportażu, dokumentu historycznego. Nierzadko także poszukuje Malczewski ramy religijnej dla swoich przedstawień, jak w słynnej śmierci Elenai, no wprost odwołującej się do ciała martwego Chrystusa w silnym skrócie ukazanego przez André Mantegna. Elenai to zbrodniarka, bohaterka Angellego Słowackiego, która nawraca się pod wpływem cierpienia, doznaje przemiany duchowej i staje się towarzyszką Angellego, tej kluczowej postaci tego niezwykłego utworu, który wymiar narodowego cierpienia przenosi na poziom doświadczenia mistycznego, na poziom właśnie transcendencji.
ta siła przekazu Malczewskiego to jednak nie tylko temat, tylko siła obrazu, plastycznej wizji, rysunkowych umiejętności, wspaniałych skrótów, takiego skupienia się na tym, co istotne w obrazie. Tę realistyczną, naturalistyczną formułę Malczewski przekracza w swojej dojrzalszej twórczości, choć zasadniczo w połowie lat 90. jego malarstwo zdominuje tematyka antyczna, klasyczna mitologia, to wątki powstania styczniowego, motywy związane z powstaniem powracają także w takich rekwizytach jak kajdany, łańcuchy czy żołnierski szynel, o którym Malczewski mówił, że jest dla niego symbolem wolności. Angeli, do którego wielokrotnie powraca, wspomniany przeze mnie utwór napisany w latach 30. odnosił się do losu zesłańców po powstaniu listopadowym, ale ta tematyka się zaktualizowała w latach 60. Stała się jakby uniwersalnym problemem kolejnych pokoleń Polaków karanych w ten sposób przez władze rosyjskie za działalność patriotyczną. I tutaj prezentuję Państwu jeden z najniezwyklejszych, najbardziej oryginalnych obrazów Malczewskiego, ilustrujących w cudzysłowie ten mistyczny utwór Słowackiego, ale zarazem właśnie aktualizujących się w szczególny sposób w odniesieniu do powstania styczniowego. Eloe z Elenai. Eloe, opiekunka grobów polskich zesłańców, anielica, która podnosi na swoich skrzydłach w świetle księżyca martwą Elenai. Znowu niezwykłe skróty, wspaniałe skrzydła o gorejącej czerwieni, która od plastycznej strony zdaje się dźwigać tę właśnie mistyczną naturę utworu Słowackiego. Niezwykła poświata księżycowa w tle i te wieczne syberyjskie śniegi. Figury zesłańców będą się, mówiąc potocznie, przewijać w wielu obrazach, także tych programowych Malczewskiego, jak Melancholia, w której oglądamy kilka pokoleń powstańców od insurekcji kościuszkowskiej przez powstanie listopadowe, aż po właśnie uczestników powstania styczniowego, pogrążonych w dziwnym, takim somnambulicznym-delirycznym tańcu, letargu, odrętwieniu, z którego wyrwać może ich być może sztuka. Być może w tym obrazie należy się dopatrywać takiego wezwania samego artysty do czynu, do pokonania tych lęków, które w polskiej duszy odcisnęły się wskutek kolejnych klęsk. Figury powstańców, kajdan, wojskowego płaszcza, występują między innymi w natchnieniu malarza, gdzie rekwizytami tymi, w rekwizyty te wyposażona jest muza artysty, żebracza, ale dumna Polonia
która okazuje się jest tą najważniejszą inspiracją w twórczości Jacka Malczewskiego, jak widać realizującego jednak testament Jana Matejki, który mawiał, iż sztuki nie można oddzielać od miłości ojczyzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Thank you.